Cześć, witajcie, jestem Tomek 11, a to jest kolejny odcinek z World of Tanks Blitz powtórki. Dzisiaj powtórka od kolegi Leniwe Kluchy z klanu HSO. Pozdrawiam oczywiście i dzięki za podesłanie powtórki. I dzisiaj tutaj AT7 na ekranach. No i co? Bitwa na mapie pustynnej. No i jedziemy. Tutaj kolegę wylosowało na ósemki i to jest tryb dominacja, z tego co widzę. Tutaj widzę, że kolega bardzo dużo apeków wozi, mało golda i 4 haeki. Oczywiście linia tutaj brytyjska do Godzilli. No i co jest tak jakby plusem tej linii, no to, że ma pancerz, dobre działa, szybkostrzelność oczywiście. Tutaj jak widać, no jest trochę garnków, przedni taki pancerz, dobry nawet. I tutaj pierwszy strzał w ISA radzieckiego. 253 damage'a i 400 odbitego. Teraz track. Praga go będzie gąskował. Już się naprawił ten nic. Jest 687 damage'a. I kolega też tutaj adrenaliny użył. A z adrenaliną ładujemy o wiele, wiele szybciej. No i tutaj już mamy 1000 na koncie. Pojawia się WZ. Tutaj kolega w tego ISA mierzy, no i ten, jak widać, ten IS się już poddał, czyli wszystko mu jest obojętne. No tak nie za bardzo w bitwach normalnych, nie za bardzo takie zachowanie jest do przyjęcia. No i co, 400 damage'a zablokowanego i 400 damage'a zrobionego przez kolegę. Oczywiście, jeżeli chodzi o tą linię, no to linia jest wolna. Tutaj Challenger i Defender przyjechał. MK1, no tutaj kolega spudłował. No i tutaj teraz ten Challenger chyba będzie wyjeżdżał. No i teraz właśnie ginie. Bodajże chyba UZ. Został jeszcze im Emil 1 RHM, który jest na. O, tutaj rykoszet poszedł. Teraz tutaj weszedł damage. Dostaliśmy pierwsze obrażenia. Dwa obrażenia, już tutaj 401 obrażeń od tego Defendera, który właśnie poszedł się pożegnać. Jest 1850 damage'a. Tutaj Challenger. Będziemy chyba. Musimy pomóc tutaj temu szpicowi. O, tutaj kolega nie skupił do końca. Tutaj teraz strzał z łokcia i ten Challenger. Tutaj widzę, że szpic chyba strzelił z HEK. Był taki rozbrysk, no i tutaj będzie pojedynek z tym. O, właśnie teraz się odbija od nas Challenger. Mamy już teraz 2459 damage'a zadanego oraz 1100 tutaj właśnie odbitego. No i kolega tutaj jedzie do bazy B i tutaj widzimy RHM-a. No i tutaj błąd troszeczkę, no bo kolega powinien, jeżeli jechał, no to powinien sobie APK-a mieć załadowanego. O, tutaj nie wiadomo jak przez ten namiot weszło, a wcześniej nie przeszło przez takie, jakby to powiedzieć,
No. Takie skrzynki z hacka. No i zobaczmy wyniki końcowe. No i tutaj kolega zdobył M-kę. Specjalistę i pomniejszych medali też trochę. Uszkodzenia 3223. 4 fragi. Kolega oczywiście przetrwał. No i 1226 expa. No i co, oczywiście gratuluję wyniku koledze. No i co, teraz kolejna bitewka, będzie to na E5 na mapie Faust od kolegi sympatycznego Reluxa 2 z klanu HSA. Też oczywiście pozdrawiam i dziękuję za podesłanie bitewki. Tutaj widzimy, że kolegę wylosowało na tej stronie, czyli jakby to powiedzieć na lepszej. I w losowaniu na same dyszki, co jest fenomenalnie, no bardzo dobre. E5, czołg turniejowy. Przypominam, jeżeli ktoś nie wie. No i co, same dyszki. O ile patrzeć, no to Godzilla zostało wylosowane w naszej przeciwnej drużynie. Tutaj kolega widzę, że jedzie na tutaj na ten obszar, gdzie zawsze jeżdżą ciężkie. Czasami też tutaj na medownie jeżdżą, ale to zależy. Tutaj widzę, że kolega już od razu na hity przełączył. S100, pierwszy strzał weszł, oczywiście wieżyczka. S100, no bo ona jest słaba, no i tam z golda wchodzi. Jeżeli tą S100 by się kątował, no to jak najbardziej tutaj kranwagn. No niestety nie weszło. Mamy już 344 damage'a, 400 odbitego. I tam tutaj znowu te S100. Tutaj kolega chyba nie przymierzył też aż tak. I na apaku za mało penetracji jest. I tutaj właśnie tyły robią medy. T62 i Progetto. T57 wzywa pomocy. Tutaj kolega jedzie. Jest Progetto. No, kolega tutaj nie trafił w nie. Widocznie jakiś lag był. Jeszcze Godzilla na plecach się pojawiła. Tutaj kolega w T62. No, tutaj niebezpiecznie Godzilla jedzie. Tutaj widzę, że kolega się obraca na tą Godzillę. No, T62 już jest na dwa strzały, jeden strzał. Już mamy 1060 zadanego damage'a i będziemy teraz walczyć z tą Godzillą. Ona się tutaj odwraca, jakieś robi dziwne rzeczy. Celuje, no i tam już ją podjeżdża T57 Heavy, który jeszcze nie jest przeładowany, za chwilkę będzie. No i tutaj ona wyjeżdża. I jednak obróciła się i strzeliła w T57 Heavy. I kończymy te FV 183 i mamy już 1728 zadanego damage'a i dalej 400 odbitego. I mamy jeden frag na koncie. Jest 3-2. Tutaj taka kiepska sytuacja. Tutaj esety. Kolega skąskował tą esetę. No i tam jest ta druga. No najlepiej tam drugą by się przydało po wieży z golda, bo ona ma 700 HP. Ten T57 właśnie zginął. No i co, mamy S100, dwie esety, jedna jest na HEK praktycznie. Oj, teraz właśnie zginęła nasza eseta. Jest jeszcze kranwagn. No tutaj kolega chyba nie przebił.
Mam tutaj w tym przedtem momencie pokusiłbym się o HK, żeby mieć większą szansę, że wylosuje. I tutaj już mamy 2214 damage'a. Tutaj te 100 na wieżyczkę gra, tutaj kolega na golda przełącza i 100 chyba z HK-ów nam uszkadza przyrządy obserwacyjne i Kranwagn jest jeszcze na 1800 HP. Tam T57 Heavy jest na strzała. Oj, tutaj źle przymierzone, kolega strzeli w gąskę, powinien celować bardziej w dolną płytę. No i tutaj teraz strzał z takiego voleja, 2900 damage'a zadanego, dwa fragi, 1880 odbitego, tutaj teraz w gąskę za 0. Tutaj kolega z tym T57 chyba. No i teraz Kranwagn kończy T57 i kolega kończy właśnie tutaj tego Kranwagna. Jest 3 fragi i 3200 damage'a S100. 400 w gąskę, już mamy 3691. I tutaj dolna płyta oczywiście S100. No tutaj kolega mógł sobie troszkę tutaj podjechać i wtedy walnąć do tej esety. Teraz przymierzone ładnie tutaj strzał, no i mamy sytuację taką, że jesteśmy na strzał z Golda albo z APK nawet od tej esety, czyli możemy to przegrać. Kolega ma 800 HP, w esecie ta eseta ma 800 HP, czyli jakieś 3-4 strzały. I tutaj na końcu już mamy 4131 damage'a. Tutaj kolega na Golda zmienił. I zostało praktycznie 45 sekund, żeby pokonać tą esetę. No i tutaj kolega próbuje z drugiej strony. No i to właśnie eseta nie trafiła. Kolega zmienił na apeki. Tutaj dolna płyta znowu i tutaj zostało praktycznie 100 HP. No i teraz już tutaj jest taka sytuacja podbramkowa i kolega kończy tą esetę z wynikiem 4990 punktów uszkodzeń. 4 fragi, no i co oczywiście tutaj z medali oznaka mistrzowska z pancerny, specjalista. No i strzelec pancerny. No i co? Oczywiście 1573 expa. No i co? Dzięki jeszcze raz za podesłanie bitewki. Oczywiście gratuluję wyniku. No i co? Nie zapomnijcie zarejestrować się na stronie KDrop, gdzie z kodem Tomek11 podłoga YouTube dostaniecie 2,17 zł groszy na start. No i co, zapraszam na mojego Discorda. Link będzie w opisie. No i co, zapraszam na kolejne odcinki. No i co, nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, dać łapki w górę oraz skomentować tego filmu. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!